Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Mateusza, 18 rozdział, 24 werset? A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Ewangelia według Mateusza 18:24. Okazana litość nad zadłużonym jest ilustracją tego wersetu. W tej opisanej biblijnej scenie, król dokonuje rozliczenia ze swoimi podwładnymi. Wśród nich znajduje się jeden, który jest mu winien 10 tysięcy talentów, czyli równowartość 60 milionów denarów. Jest to niewyobrażalna kwota. Jeden denar to jednodniowy zarobek. Czyli mówiąc inaczej, jeśli obecnie, dzisiaj, minimalna krajowa to jest 3600 zł, to z tego 3600 zł jedna 20 około, bo 20 dni się pracuje, to jest około 180 zł na dzień. Jeśli teraz pomnożysz 180 zł na dzień przez 60 milionów, to jest właśnie ta kwota, którą ten człowiek był winien. Niewyobrażalnie wielka kwota, ponieważ dzienna płaca robotnika w tamtych czasach wynosiła jednego denara, jak informuje nas Mateusza 20 rozdział 2 werset. Spłata długu była więc iluzoryczna. Jak doszło do tak ogromnego zadłużenia? Nadmiernie zadłużony człowiek wydaje się jednak nie zdawać sobie sprawy ze swojego położenia, gdyż obiecuje: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Mateusza 18:26. Jego pan, wewnętrznie poruszony, rozpoznaje beznadziejną sytuację, a litując się nad dłużnikiem, darował mu ogromny dług. W drugiej części tej opowieści czytamy o smutnym postępowaniu tragicznym postępowaniu byłego dłużnika. Ten sam człowiek doprowadza do uwięzienia jednego ze swoich dłużników, który był mu winien zaledwie 100 denarów, ale nie miał z czego oddać. Niestety, w cudzysłowie, zapomina o wielkiej łasce, której sam doświadczył. Niestety zapomina o wielkiej łasce, której sam doświadczył. Każdy człowiek grzeszy przeciwko Bogu, przekracza Jego przykazania, ignoruje Jego wolę. Ty też taki jesteś. W sercu człowieka jest nienawiść, potrafi zabijać, nawet choćby tylko w myślach. Każdy człowiek kłamie, każdy człowiek oszukuje, dotyczy to ciebie. I każdy człowiek jest hipokrytą. I to wszystko się dzieje niezliczoną ilość razy w życiu każdego człowieka. Tak, i to wszystko się dzieje niezliczoną ilość razy w życiu. Jego wina wobec Boga jest więc niewyobrażalnie wielka. Niektórzy ludzie próbują teraz w jakiś sposób, w cudzysłowie, odpracować tę winę. Niestety nigdy nie będą w stanie jej zmazać. Nie zdają sobie sprawy z tego, że tylko łaska i umorzenie długów
może ich uratować i uwolnić. Jest tylko jeden, kto poruszony wewnętrznie może uczynić ich wolnymi od długów. Tym kimś jest Pan Jezus Chrystus. Muszą tylko przyjąć tę łaskę, uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i uznać, że On może usunąć ich dług. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony. Jeśli umrzesz, odejdziesz z tej ziemi niepojednany z Bogiem, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz potępiony.